8 czerwca mija 18 lat od przyjazdu Jana Pawła II do diecezji ełckiej, a dzień później do klasztoru wigierskiego. Fundacja Wigry Pro postanowiła nie poprzestać tylko na wspomnieniach. Pragniemy uczcić ten dzień jako nasza pamięć, że nie tylko wspominamy pobyt i zgromadzonych ponad 300 tysięcy na placu w Ełku, ludności nie tylko tu z kraju, ale z zagranicy, szczególnie z Litwy, z Łotwy, z Estonii, także tu z Białorusi, z Rosji. Ale chcemy przypomnieć, że Ojciec Święty zostawił nam swój testament, czyli swoje nauczanie, swoje słowo, swój przykład życia. Przybywał tu na Suwalszczyznę jeszcze jako kapłan, kiedy ze studentami, jako ich opiekun, pływał czarnohańczą i pokazywał, że przyrodę można nie tylko podziwiać, kontemplować, ale z tej przyrody też wiele się uczyć. I mamy ten obraz, jak płynął kajakiem, czytał książki, odprawiał msze święte na kajaku. W Ełku w najbliższy czwartek o 18:00 na placu, na którym Ojciec Święty 18 lat temu odprawiał mszę, także będzie uroczysta msza święta z udziałem prymasa Polski. 9 czerwca 1999 roku papież udał się do Wigier na odpoczynek. Odprawił mszę świętą w apartamentach papieskich w kaplicy, a potem miał taki dzień refleksji, gdzie mógł płynąć kawałek kanałem augustowskim do Studzienicznej, gdzie w Studzienicznej często te spływy kajakowe się kończyły. Pływał także po jeziorze wigierskim statkiem Tryton, no i odwiedził w Leszczewie rodzinę państwa Milewskich, jakby chciał pokazać, że do Ojca Świętego nie tylko się przyjeżdża, ale można też niespodziewanie przyjąć Ojca Świętego w swoim domu. W piątek o 19:00 w klasztorze wigierskim odbędzie się wieczornica w małej galerii. Będzie można też wysłuchać prelekcji o aspekcie duchowym świętego Jana Pawła II. Przy tej niecodziennej okazji otwarta zostanie też wystawa fotografii Piotra Malczewskiego, przedstawiająca najpiękniejsze zdjęcia ojca ze stolicy apostolskiej. Z kolei Andrzej Strumiło przy kawiarni pod wieżą będzie czytał swoje wiersze. Sobotnie obchody zainauguruje o 9:00 msza w kaplicy papieskiej. Wieczorem msza święta dziękczynna połączona z czuwaniem młodzieży. Aby w ten sposób młodzież też, którą kochał Ojciec Święty Jan Paweł II, który na Wigrach także powiedział: pilnujcie mi tych szlaków, i zwracał się do młodzieży, żeby oni pływając nie zapominali o modlitwie, o Panu Bogu, ale nie zapominali też o rodzinie, o szacunku do drugiego człowieka. Zwieńczeniem rocznicowych obchodów będzie niedzielny koncert uczniów i nauczycieli ze szkoły muzycznej w Suwałkach. Odbędzie się on w wigierskim kościele parafialnym o 12:30. Wielu z nas pamięta o Ojcu Świętym, a jak wspomina go nasz rozmówca? Dla mnie to był dzień szczególny, ponieważ byłem w seminarium. I miałem to szczęście, bo tak trzeba to powiedzieć, czytać Ewangelię w czasie spotkania 8 czerwca w Ełku. Było to dla nas, no wszystkich kleryków, ale szczególnie tej asysty, czyli diakonów, którzy byli najbliżej Ojca Świętego. Był to dzień szczególny, ponieważ no nie tylko, że był upał, było gorąco, chociaż to się nie liczyło. Kiedy czekaliśmy już przy katedrze, bo Ojciec Święty rozpoczął wizytę w Ełku od chwili modlitwy, adoracji w katedrze, po katedrze wyszedł na zewnątrz, aby udać się na miejsce koncelebry. No i oczywiście nasza asysta stała, już Ojciec Święty tylko spojrzał, mówi: spotkamy się na liturgii, z czego się bardzo cieszyliśmy. Po mszy świętej spożył posiłek. Opóźniała się, można powiedzieć, wizyta tu na Wigra z tego względu, że rozszlała się straszna burza i helikopter nie mógł wylądować, dlatego Ojciec Święty cierpliwie czekał w domu biskupim. I żeby ten czas wypełnić, mogliśmy wtedy doświadczyć osobistości tej audiencji. Każdy z kleryków mógł podejść do Ojca Świętego, ucałować w rękę. Mamy też zdjęcie pamiątkowe. Zaśpiewaliśmy Ojcu Świętemu piosenkę, którą specjalnie jako klerycy ułożyliśmy na ten dzień, na tę wizytę. Także zaśpiewaliśmy, Ojciec Święty nam podziękował. No i potem wyszło słońce i Ojciec Święty już mógł odlecieć na Wigry. W Wigrach Jan Paweł II spędził dwie noce i potem z radością ten pobyt wspominał.